Cześć moi drodzy, z tej strony znowu ja, Paula, a Wy trafiliście na pola książkowe. Dobra, dzisiaj przechodzimy, słuchajcie, do filmu, w którym podsumujemy sobie te półrocze, czyli styczeń, czerwiec. I to się będzie nazywało tak oficjalnie Mid-Year Book Tag. Mam dla Was pytań 12, które będą dotyczyły wszystkich książek, które przeczytałam właśnie w tym półroczu. Przejdźmy do pierwszego z nich. Najlepsza książka z dotychczas... Ej, wiecie co? Dobra, trzeci raz czytam to pytanie, bo się zacinam na dotychczas. Dobra, czyli jedziemy. Najlepsza książka z dotychczas przeczytanych to są, uwaga, Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie. Dlaczego te dwie książki? Dlaczego Sapkowski? Słuchajcie, no uważam, przejrzałam sobie wszystkie książki i o ile miałam tak, że zawsze miałam wrażenie, kurczę, jakie ja dobre książki czytam i tak dalej, i zawsze to, wiecie, i zawsze to było coś takiego, że nie mam do polecenia złych książek, ja mam do polecenia same dobre książki, ale jak sobie przeleciałam tą całą listę i chciałam wybrać najlepsze z tych książek, to sobie myślałam, kurczę, tak naprawdę, czy one były wszystkie... I zobaczyłam, że ja mam strasznie dużo pięciogwiazdkowych książek. Ja dałam wtedy 5 gwiazdek, to znaczy, że ja po przeczytaniu byłam wow, ale tak sobie pomyślałam, czy któraś z tych książek wgniotła mnie w fotel? Tak, słuchajcie, to właśnie był Sapkowski i Ostatnie Życzenie, Miecz Przeznaczenia. Te dwie książki z opowiadaniami po prostu... O, słuchajcie, no naprawdę, ja byłam tak, że ja czytałam to razem z moim mężem. I ja do niego cały czas mówiłam, weź, przeczytaj to opowiadanie już, bo ja muszę o tym pogadać, bo to było takie, o, takie wiecie, miażdżące w fotel, taki, że mnie wdeptało, po prostu zatkało. Kocham, uwielbiam i ze wszystkich przeczytanych te dwie były najlepsze, czyli takie, które jakby we mnie wywołały, tak wiecie, najwięcej emocji takich. Uff. Dobra, sorry, karteczka. Drugie pytanie, następna kontynuacja. Okej, słuchajcie, ja myśląc nad tym pytaniem, jak oglądałam sobie ten film, na przykład u Dr. Book, to sobie tak pomyślałam, znaczy bo akurat od Dr. Book brałam pytania, nie pamiętam czy wcześniejsze filmy, które oglądałam, te Mid-Year Book, tak? Czy one rzeczywiście miały te wszystkie pytania, no ale... Okej, oglądając właśnie u Dr. Book, tak sobie pomyślałam, czy ja przeczytałam w tym roku książkę, która jest kontynuacją i wyszła w tym roku. I tak sobie myślałam i tak pomyślałam, że no never. Nie, że powiem Wam po prostu o jakiejś kontynuacji, która była wydana w zeszłym roku albo w jeszcze poprzednim, a którą ja teraz przeczytałam, wiecie, ja po prostu teraz nadrabiam wszystkie książki, które są tak mocno wybijane, serie i tak dalej, na BookTubie i na Bookstagramie. Ale właśnie sobie nagle uświadomiłam Cierń Żarskiego. No po prostu to jest kontynuacja. Co z tego, że przeczytałam te trzy książki naraz? Ale jest to kontynuacja wydana w tym roku, w czerwcu. Chyba w czerwcu. I słuchajcie, jest to rzeczywiście jakby najlepsza kontynuacja, jaką miałam okazję przeczytać w tym roku, jakby biorąc pod uwagę wszystkie kontynuacje, nie tylko wydane w tym roku, ale ta akurat konkretna, na szczęście była wydana w tym roku i ta najbardziej mi się podobała. Ta była taka, że rzeczywiście no, rozwiązanie tego kryminału, bo chciałabym tylko przypomnieć, że jest to seria o Robercie Krefcie. Mamy tutaj trzy książki. Ślad, Bliznę i Cierń i one jakby tworzą jedną całość, jedną historię. W każdej książce oczywiście są dane morderstwa i tak dalej, ale one się łączą i one nawiązują do właśnie do tego momentu kulminacyjnego w trzeciej części, czyli w Cierniu. Trzecie pytanie. Premiera, której nie czytałam, a bardzo chcę przeczytać. I słuchajcie, i jest to Zapaść. Jest to Marka Szymaniaka, to jest, słuchajcie, z wydawnictwa Czarnego, jest to reportaż o miastach, w którym są jakieś tam budynki i tak dalej, takie wiecie, firmy, fabryki, których właśnie dopadła owa zapaść. I ja się, słuchajcie, no mega mnie interesuje ten temat, mi bardzo, ja jestem taka
Ja jestem taka mocna tradycjonalistka. Ja nie lubię, jak coś się zmienia. W sensie na przykład chodzi mi o to, że kiedyś, wiecie, kiedyś były te sklepiki, dajmy na to, w blokach i nie było galerii handlowych i się chodziło tam na przykład szukać ubrań. I to oczywiście fajnie, super, że możemy sobie wyjść do galerii i kupić sobie ciuch, który w ogóle, wiecie, no... Możemy nawet przez internet kupić, jakby i kupujemy coś, co jest też dostępne w innych krajach, zobaczymy coś u kogoś innego, możemy sobie kupić to samo, czy właśnie, czy w telewizji, czy coś tam i możemy sobie właśnie taką rzecz nabyć, ale no kurczę, no jakby wiecie, ja jestem mega sentymentalna i lubię, jak coś jest w takim stanie rzeczy, jak było zawsze. Ja dlatego też jestem zbieraczem i tak dalej, no ja ogólnie... Jeżeli chodzi o takie sentymentalne rzeczy, to ja nawet, wiecie, ja jestem beksa, jeżeli chodzi o coś takiego. Ja nawet płaczę ze swoim dzieciństwem, które uważam, że miałam cudowne i który właśnie, no, tak wiecie, szkoda, że jakby tamten etap się skończył, ale się rozgadałam, ale taka dygresja, no. Tym bardziej, że jakby miejsce, w którym ja dorastałam, Boże, aż mi się teraz też łzy zbierają, miejsce, w którym ja dorastałam, miejsce, w którym byłam dzieckiem, w którym się bawiłam, już nie istnieje. I o ile fajnie, bo większość osób, które znam, ma dostęp albo nawet mieszka w domach swojego dzieciństwa, ja takiego nie mam. Po prostu. Moje miejsce nie istnieje. Dobra, pozdrawiam moją siostrę. Pytanie czwarte. Premiera drugiej połowy roku, której nie możesz się doczekać. I to słuchajcie, taką książką jest Never Kena Folletta. Ogólnie chyba nawet nie wiadomo, o czym będzie ta książka. Ponoć właśnie i taka w stylu takim dramatowym, w stylu takim... to jest... Ma być z wielkim, gigantycznym rozmachem, jak te jego powieści historyczne, dajmy na to trylogia Stulecie, czy Filary Ziemi. Kiedyś myślałam, że Filary Ziemi to jest autor. A Ken Follett to jest książka. Ukłony. I właśnie tylko, że ma się dziać w czasach współczesnych. I ta książka też powstawała kilka lat, dlatego mam wrażenie, że ona będzie fajnie dopracowana i tak dalej. Poza tym Ken Follett nie próżnował w czasie kwarantanny, dlatego, że napisał też jedną książkę. O Jezu, wypadł mi tytuł z głowy. Ale pół roku, rok temu była chyba premiera jeszcze jednej jego książki, także coś tam z ogniem chyba. Coś z ogniem. Nieważne. Także czekam, czekam, czekam. Premiera ma być 9 listopada światowa. Albatros obiecał, że postara się w około tego dnia wydać również tę książkę. Numer 5. Największe rozczarowanie. Słuchajcie. Nie no, ja się tak myślałam, że ta książka będzie tak cudowna, będzie no po prostu, że mnie porwie, że będę przeżywać tą książkę, że no nie będę mogła się od niej oderwać i tak dalej. A wiecie, jakie mam zdanie na temat tej książki. Nie będę straszczać nikomu fabuły, bo na pewno znacie fabułę tej książki. Ale no... Jakby strasznie, strasznie sztywna jest ta książka, bardzo mnie krępują nazwy własne w tej książce. Nie, późniejsze są fabularnie dużo, dużo lepsze. Ten czas żniw, tak. Poza tym ja od początku wiedziałam, jak się skończy, jak to wszystko, no nie wiem, jakoś tak strasznie dla mnie była przewidywalna ta fabuła, pomimo tego, że świat naprawdę fajny i oryginalny. Numer 6. Największe zaskoczenie. Okej, czyli tutaj wracamy do Roberta Krefta, dlatego że wiecie, ja kryminałów zbytnio nie czytam, podejście do kryminałów mam takie, wszystkie są takie same, po co je czytać, przeczytam jeden i mi starczy na całe życie. Otóż jak bardzo się myliłam i jak bardzo okazałam się po prostu chamem ze wsi, że wcześniej nie sięgnęłam po kryminały, zwłaszcza te polskie. Teraz mam w planach też przeczytać tą serię z Lipowa. Motylek się zaczyna chyba, to co jest teraz, Śrzeżoga, Martwiec.
teraz wyszedł. No to właśnie to ja chcę zacząć czytać od Motylka. Ale dlatego, że słuchajcie, no ta seria z Robertem Kraftem, to mnie tak wdepła w krzesło, że tak powiem. Ona była tak cudowna. No ja z zapartym tchem trzy części przeleciałam naprawdę bardzo, bardzo szybko i polecam tego słuchać w audio, dlatego, że naprawdę bardzo fajny jest lektor. Chyba na Storytelu tego słuchałam. Także polecam. Kolejnymi książkami z tego największego zaskoczenia będą Gdzie śpiewają raki. Książka aktualnie jest u mojej mamy. Słuchajcie, Gdzie śpiewają raki. Ja w ogóle nawet się nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie po prostu, wiecie, taka bardzo taka mistyczna książka, taka właśnie... No jakby tytuł i okładka mówiły mi właśnie tyle to, co było w tej książce, że będą bagna, że będzie takie, wiecie, że będą to losy jakiejś tam dziewczyny i to będzie takie... takie no mocno, wiecie... mocno takie ciepłe i tak dalej, ale to, co dostałam, przerosło w ogóle wszystko. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam, Gdzie śpiewają raki. Jeszcze jedną mam książkę z tych moich największych zaskoczeń i jest to, słuchajcie, Czarne miasto. Czarne miasto jest to, słuchajcie, debiut literacki Marty Knopik i ja pomyślałam, okej, dobra, będzie jakaś, nie wiem, magia, jakieś coś takiego, no tak to przynajmniej wyglądało. Dostałam realizm magiczny w cudownym wydaniu. Ta książka, jak wiecie, mocno, mocno do mojego serca zapadła i Wam również ją polecam. Numer 7, ulubiony crush. Ja ogólnie nie jestem osobą, która jakoś się przywiązuje do bohaterów z książki, która przeżywa tych bohaterów w książce, ale jeżeli miałabym wybrać taki, wiecie, jakiegoś bohatera, który szczególnie jakby mnie, wiecie, jakby był w realu, to by mnie uwiódł, bo jakby w książce to ja mam tylko fajnie, spoko, ale jakby był taki ktoś w realu i by mnie uwiódł i w ogóle, wiecie, taki ten, to ja jestem typem, mój mąż to doskonale wie, bo tak samo mnie wyrwał, to ja jestem, słuchajcie, typem, który lubi takich facetów, którzy, wiecie, tak trochę tutaj zaczepią, poflirtują, pożartują, jakieś takie, wiecie. No i właśnie taką postacią właśnie był dla mnie Belet z Ja Diablicy. Numer 8, ulubiony bohater. Okej, ja tutaj praktycznie nie miałam żadnego takiego, że musiałam się zastanawiać, ale jeszcze przeszłam przez wszystkie swoje książki, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten bohater to będzie ten, który mi się spodobał najbardziej. I to będzie z Wojen Makowych. Postać troszeczkę drugoplanowa, czyli Kitaj. Kitaj jest dla mnie osobą, to jest fantastyczny przyjaciel, który daje mega dużo wsparcia, dużo dobra. Mi się wydaje, że mamy kilka cech wspólnych, właśnie między innymi takich, że on bardzo pomagał tej Rin bez względu na wszystko, bez względu jak ona go traktowała. I ja troszeczkę mam podobnie, jeżeli ktoś nadepnie mi na odcisk, to ja i tak jakby, wiecie, pomogę i w ogóle, no ja tak mam. I jeszcze jedna postać, jest to Unaj z Ciszy Białego Miasta. Unaj, a raczej może też jego dziadek. To jest... oni są naprawdę fajnymi, ciepłymi facetami. Dziadek zawsze wychodził z super mądrością, taką, wiecie, życiową, że jak coś powiedział, to wiadomo było, co trzeba robić. Wszystkich traktował mega, mega ciepło i przyjmował do swojego domu i traktował jak swoich. 9. Książka, która doprowadziła mnie do płaczu. I tu, słuchajcie, ponownie jest Czarne miasto. Ta ciepłota, bo to jest, mamy jakby losy matki i dwóch córek, i ta ciepłota tej matki i to, jak ta książka się skończyła właśnie razem z tym ciepłem od tej kobiety do swoich córek, no ja, słuchajcie, ja leżę i płaczę, no dla mnie właśnie takie sceny są poruszające. Sceny śmierci czy coś tam, no to może mniej, no chyba, że jeżeli chodzi o Rillę ze Złotego Brzegu, o matko, tam przy jednej śmierci, pamiętam jak pierwszy raz to czytałam, jechałam samochodem, znaczy w sensie z tyłu, jeszcze byłam szczylem,
Jak ja ryczałam. Kolejny raz się odnoszę do mojej siostry. Dobra. Czy ja skończyłam myśl? Jak nie skończyłam, to przepraszam, to Ania mnie wyprowadziła. A, mówiłam, że nie płaczę na śmierć, a głównie płaczę właśnie na takich sentymentalnych. Ja płaczę przy relacjach, przy tęsknocie. Może tak to ujmę. Ja, no mówię, no jestem człowiekiem, który tęskni za pewnymi rzeczami, tęskni za osobami. Ja właśnie myśląc o zdarzeniach, które już były, a których już wiem, że nie będzie. I one nigdy nie będą, jeżeli nawet byłyby podobne, albo w tych samych okolicznościach, to one nigdy nie będą takie same. I właśnie ta kwestia tego przemijania i tak dalej, to mnie wzrusza najbardziej. 10 książka, która mnie uszczęśliwiła. Czarne miasto. Ta książka była dla mnie wszystkim, naprawdę. Ona mnie uszczęśliwiła, rozpłakała mnie. Wszystko ona mnie. 11. Tegoroczna ulubiona adaptacja. Słuchajcie, jeżeli bym miała wybierać z tegorocznych ulubionych adaptacji, oglądałam tylko Cień i Kość, ale czy jest to moja ulubiona adaptacja? No w tym roku na pewno tak, bo innych nie oglądałam, więc jakby jest moją i ulubioną, i nieulubioną, i najlepszą, i najgorszą. Dałabym jej jakieś 3,5 gwiazdki, dlatego że ja zdecydowanie wolę książkę. Zdecydowanie właśnie bardziej mi się podobało, jak to wszystko było rozwiązane w książce. Podobał mi się pomysł połączenia szóstki Wron z trylogią Grisha, ale ogólnie jakby, wiecie, to było coś takiego, że ja się pytałam mojego męża, że słuchaj, ty wiesz, dlaczego to jest to i tak? A on mówi nie. I ja mu musiałam tłumaczyć, dlatego że w filmie nie było dużo rzeczy powiedzianych, które powinny być powiedziane, skąd się wzięło to i tamto, a które w książce były. I gdybym... Ja jestem osobą, która nie kuma, więc jak ja, gdybym nie czytała książki, bym w życiu nie skumała tego serialu. Po prostu. Ale oglądałam w tym roku świetną ekranizację. Drugi raz i jest to Wiedźmin. I brawa dla Wiedźmina. Zdobywa tytuł najlepszej ekranizacji tego roku, chociaż nie był w tym roku. I ostatnie pytanie. Najpiękniej wydana książka. I słuchajcie, ja tutaj mam... Przedstawię wam dwie książki, aczkolwiek jest tego trochę więcej, dlatego że jedna książka jest to po prostu jedna książka, a ta druga to jest z takiej serii, gdzie one wszystkie są wydane identycznie. Słuchajcie, mogłabym tu śmiało wskazać całą serię butikową, ale i ona rzeczywiście jest piękna, naprawdę wydania Albatros zrobił, słuchajcie, mega robotę, ale z nich wszystkich najbardziej urzeka mnie 13 opowieść. Ja ogólnie lubię zielony. I ona nawet, słuchajcie, pod obwolutą, te drzewo, które tutaj jest, to ono jest jakby fajnie, prosto, przecudownie zrobione. Jeżeli przechodzimy właśnie też do tej serii butikowej, to wiecie, to na przykład była sobie rzeka. Ona jest pięknie wydana, naprawdę to wydanie jest cudowne, ale ona już w ogóle bardzo, bardzo fajna mapka, ale ona już, słuchajcie, no pod obwolutą, jakby te ptaszki też są piękne, ale mnie nie przekonują. Pieśń o Achillesie, wszyscy się zachwycają, ja uważam, że to jest chyba najgorsza z wydanych, dlatego że te złoto, słuchajcie, dlatego że te złoto w tej pieśni o Achillesie, ono jest, ja ją tutaj troszeczkę przybliżę, ono jest takie płaskie i matowe, jak papier do pakowania trochę. I też tutaj to złoto już też nie jest takim złotem. I kurczę, i nawet jakość tego kartonu jest dużo inna, nie jest taka fajna, tak się wydaje trochę tandetne to. O, właśnie mi się, słuchajcie, to podoba w Rebece na przykład. Tutaj już nie mówiąc o obwolucie, która jest przepiękna, ale to, tutaj mamy tytuł, mamy bardzo fajnie zrobione, mamy wydawcę. Rebeka chyba no, dużo, dużo lepiej wypada od rzeki. Mam też Syrenę i Panią Hanko, której nie czytam. I ona, słuchajcie, jest w ogóle też inaczej wydana. To była chyba, nie wiem, czy to nie była jakaś pierwsza część. I ona ma tylko złocone takie tutaj te kropeczki małe. I też jest tutaj, jest tłoczona. Tutaj mamy tytuł i tu też mamy jakieś takie ubogie muszelki.
No i przechodzimy do Kirkę, która w ogóle jakby ona nie ma w sobie złotych elementów. Ona ma w sobie tylko taki miedziany poblask. Ale no w środku w ogóle jakby za okładką są super wydane. Ale tutaj słuchajcie, no mamy taki bardzo fajny kartonik. On jest taki troszeczkę chropowaty i jakby te złocenia są przepiękne też. Dobra, czyli przechodzimy jakby do drugiej, znaczy nie jakby, na pewno przechodzimy do tej drugiej książki, którą chcę Wam pokazać. Akurat słuchajcie, wzięłam Emmę, dlatego, że ma najbardziej chyba kontrastowy taki kolor. I jest to, się odbija trochę światełko, dlatego, że tu jest folia, żeby ochronić papier, bo tu jest jakby tłoczone, wycinane wszystko w papierze. To jest obwoluta, to zielone. Książki są niestety robione w Chinach. Nie chciałabym tego zdejmować, słuchajcie, dlatego, że no potem to jest bardzo ciężko włożyć i ja boję się, że to pognę, ale może tak zobaczycie. Tu jest właśnie taki przepiękny, brzoskwiniowy kolorek. I on jest też takiego fajnego, chropowatego kartonu. Tu mamy w ogóle, mamy napisane, który mamy egzemplarz tej książki. I są tutaj też, słuchajcie, między kartkami na przykład cytaty z danego rozdziału. No nie, to wygląda przepięknie. Jeszcze mamy na końcu zakładkę. Tu jest nawet, słuchajcie, napisane, że wspaniały klasyk zasługuje na dobrą zakładkę. I ja tego nie rozpakowywałam, ale to jest w środku też taka zakładka, taka wiecie, ażurowa. No jest cudowne jest to wydanie. I właśnie czekam na ostatnią książkę z tej wiosennej serii. Są to przygody Sherlocka Holmesa, ale one do mnie idą z Anglii. Są w planach jeszcze z tej serii właśnie kolekcja jesienna. Jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę Wam pokazać wszystkie książki, które mam z tej serii. Ok, także to było podsumowanie moje tego roku. Wszystkich książek, które właśnie przeczytałam, czy zakupiłam w tym roku, bo właśnie jeżeli chodzi o te najpiękniejsze egzemplarze, to ja jakby większość swoich książek kupiłam w tym roku. Dlatego, że dopiero teraz zgromadzę swoją biblioteczkę. Wcześniej nie miałabym gdzie tego po prostu trzymać i dlatego właśnie weszła ta seria butikowa i ta seria Seasons Edition od Toma Nelsona, od wydawnictwa Tom Nelson. Dobrze, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Polecam się w swoich filmach oczywiście. Jeżeli coś się Wam spodobało, jeżeli macie podobne spostrzeżenia do mnie, oczywiście zapraszam na zostawienie komentarza. Naprawdę mam tych komentarzy niewiele, ale wiecie, to jest mega budujące, jak ktoś mi zostawia komentarz, to mam takie, ktoś napisał. I w ogóle, no. Także zapraszam i dzięki bardzo raz jeszcze. Na razie.